Dzień dobry Państwu, witam na konferencji prasowej. Chciałbym przedstawić krótko swoje stanowisko wobec najnowszych doniesień. Pierwsza sprawa to sytuacja gospodarcza. Tarcza antykryzysowa, którą od samego początku krytykowaliśmy, dziś mogłaby i powinna zacząć działać. Mamy pierwsze informacje, zaledwie 24 wnioski wpłynęły o wynagrodzenia postojowe. Potwierdza się to, co wskazywaliśmy od samego początku, a mianowicie, że rząd nie ma jasnej strategii ani wyprowadzania Polski z kryzysu gospodarczego, ani zarządzania sytuacją związaną z kwarantanną, z epidemią. Rozporządzenia, zarządzanie, zmiany prawa, wszystko to odbywa się z tygodnia na tydzień. Pozwolę sobie przypomnieć, że wraz z przewodniczącym Jakubem Kuleszą podczas ostatnich fizycznych konsultacji z rządem, które odbyły się w kancelarii premiera, zapytaliśmy pana premiera Mateusza Morawieckiego, jaki jest plan, jeżeli chodzi o, jaka jest prognoza, jeżeli chodzi o wzrost zachorowań, na kiedy dokładnie one wypadają, jak to ma korelować z przewidywanym terminem wyboru i zapowiedziami rządu, że termin wyborów nie jest zagrożony. Jak widzimy perspektywę wygaszenia gospodarki i jej ponownego odbudowania? Na te wszystkie pytania nie usłyszeliśmy odpowiedzi. Podobne pytania zadawali przedstawiciele innych sił opozycyjnych. Rząd stosował przez ostatnie tygodnie strategię zasypywania nas szczegółami. W tych szczegółach, o których mówił minister Kamiński, minister Szumowski, minister Emilewicz, wytwarzany był szum informacyjny, który miał wskazywać na wielkie zaangażowanie rządu. Natomiast to, co skrywa się za tym szumem informacyjnym, to jest brak jakiejkolwiek, nie mówię już długookresowej strategii, ale nawet kilkumiesięcznej strategii. Wszystko, co w tej chwili obserwujemy, tak w kwestiach politycznych, jak i w kwestiach gospodarczych, jest całkowitą improwizacją, proszę Państwa. I to poddajemy krytyce. Nie tak wygląda planowanie polityczne w innych państwach. Zarówno jeżeli chodzi o pakiety antykryzysowe, jak również jeżeli chodzi o prowadzenie wyborów, które w jednych państwach zostały poodsuwane, w innych państwach były przygotowane różnego rodzaju inne procedury na taką okoliczność. Tutaj nie ma u nas niestety w tym zakresie żadnej przewidywalnej strategii. Są wielkie obawy, alarmujące liczby, jeżeli chodzi o ilość zawieszanych, jeżeli chodzi o liczbę zawieszanych działalności gospodarczych. Nasza gospodarka wstrzymuje oddech. I pytanie, jaka jest strategia wyjścia z kwarantanny i jaka jest strategia wyjścia z recesji? Tej strategii w tej chwili nie widzimy. Chcemy o niej rozmawiać, chcemy o niej słyszeć. Jeżeli rząd nie będzie przedstawiał swoich rozwiązań, to my wówczas będziemy wysuwać swoje żądania. Mieliśmy strajk przedsiębiorców, będziemy mieli kolejne tego typu wystąpienia. Setki tysięcy ludzi w całym kraju otrzymywały już albo propozycje renegocjowania umów, na których są zatrudnione, albo wypowiedzenia. W poniedziałek i wtorek smutne dni dla polskiego rynku pracy, smutne dni dla pracodawców, którzy musieli rozstawać się ze swoimi zespołami, redukować zatrudnienie. Druga rzecz, do której chcę się odnieść, to jest kwestia prawa wyborczego. Docierają do nas dzisiaj wiadomości, iż wybory mają być w 100% korespondencyjne. Te wiadomości zostały potwierdzone podobno dziś już przez marszałka Terleckiego w ostatnich godzinach. Dziś rano słuchałem uważnie wywiad z ministrem Jackiem Sasinem, który na podstawie nowego projektu ma być odpowiedzialny za przeprowadzenie wyborów. Zwracam uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt, wedle którego za proces typowo administracyjny nie będzie odpowiadał minister właściwy do spraw administracji, ale następca dawniejszego ministra Skarbu Państwa. Obecnie to się nazywa minister do spraw aktywów państwowych. Tak? Dlaczego? Pytanie należy zadać rządowi Prawo i Sprawiedliwości. Przedstawiony projekt prawa wyborczego jest tak ogólny, że właściwie trudno go w ogóle merytorycznie ocenić. W tym projekcie w prawie każdej istotnej sprawie jesteśmy odsyłani do rozporządzeń. Minister Sasin w dzisiejszym porannym wywiadzie w RMF nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak ma być zapewnione doręczenie pakietów wyborczych i kart wyborczych, kiedy nie będzie potwierdzenia doręczenia. Skąd będzie pewność, że trafiły we właściwe ręce? Co w sytuacji, kiedy administracja nie dysponuje bazą adresów korespondencyjnych obywateli? Przecież adresy zameldowania to nie są adresy korespondencyjne. Setki tysięcy Polaków mieszkają w innym, a pod innym adresem niż są zameldowane. Wiele osób również mieszka pod innym adresem niż jest wskazany w rejestrze wyborców.
mnóstwo osób wpisało się do rejestru wyborczego na przykład w miejscu, gdzie wynajmuje mieszkanie, ale obecnie mieszka już w innym mieszkaniu. I w tej sytuacji, jeżeli skorzystamy z adresów rejestrów wyborców, to mnóstwo pakietów z kartami do głosowania korespondencyjnego trafi w niepowołane ręce, szczególnie jeżeli odbiór przesyłek będzie nie za potwierdzeniem. Wysłanie 15 milionów przesyłek za potwierdzeniem oczywiście przekracza możliwości Poczty Polskiej w krótkim czasie. Wysłanie tego bez potwierdzenia spowoduje, że wiele osób straci prawo do głosowania. Trzecia możliwość alternatywna to oczywiście umożliwienie obywatelom zaktualizowania swoich miejsc pobytu. Tylko jak zrobić to w sposób wiarygodny bez fizycznego stawienia się w urzędzie? Oczywiście nie da się tego zrobić bez fizycznego stawienia się w urzędzie. W związku z czym, jeżeli nie chcemy fali obywateli, którzy idą głosować, to wygenerujemy falę obywateli, którzy uderzą w tej chwili do urzędów gmin po to, żeby tam zaktualizować swoje adresy korespondencyjne, adresy zamieszkania, po to, żeby we właściwe miejsce, tam gdzie przebywają faktycznie, otrzymali przesyłki. No i wydaje mi się, że to jest rzecz, która, jak wynika z porannego wywiadu ministra do spraw aktywów państwowych, pana Jacka Sasina, jest kompletnie nieprzemyślana. Jak rząd ma zamiar sobie z tym poradzić? Pewnie dowiemy się już w piątek, ponieważ w piątek mamy spotkać się w Sejmie i dyskutować nad tymi projektami. Mam nadzieję, że dyskusja będzie nieco szersza niż na ostatnim posiedzeniu Sejmu, kiedy nie było dyskusji żadnej. Nie było ani możliwości zadawania pytań, ani wystąpień klubowych. Jedyny sposób zabrania głosu to był taki, że posłowie mogli złożyć wniosek formalny. No co oczywiście prowadzi do absurdów polegających na tym, że kiedy ktoś chce wyartykułować swoją opinię polityczną, to musi ubierać to w formę wniosku formalnego, którego tak naprawdę złożyć do końca nie chce. Więc oczekujemy tu jasnych odpowiedzi. Oczekujemy jasnych odpowiedzi. Sytuacja, w której w sprawie wyborów, które mają być za miesiąc, rząd zmienia zdanie co 3 dni co do tego, jak je chce przeprowadzić, jest to sytuacja podważająca jakąkolwiek powagę państwa polskiego. Apelujemy do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby przerwał swoje milczenie w tej sprawie i powiedział, jak wyobraża sobie walkę o reelekcję. Apelujemy do rządu, żeby przestał po prostu wygłupiać się z tą ciągłą zmianą koncepcji przeprowadzenia wyborów i podjął odważną decyzję o przesunięciu wyborów. Przypominam moją petycję przesuńmywybory.pl, petycja do prezydenta, do premiera, można tą petycję podpisywać. No i apelujemy też do reszty opozycji, żeby skupiła się na sprawie bezpieczeństwa obywateli i sprawności przeprowadzenia wyborów, a nie potęgowała chaos zapowiedziami bojkotów, czy histerycznymi deklaracjami, oskarżeniami, czy wzmaganiem konfliktu politycznego. Musimy tą sytuację uspokoić. Jeżeli rząd nie jest w stanie dobrze tą sytuacją zarządzać, to z naszych ust, z przedstawicieli opozycji, powinny wyjść tutaj dobre propozycje i będą wychodzić. Jeżeli tylko pani marszałek zechce posłów opozycyjnych również i liderów opozycji dopuszczać do głosu, co niestety na ostatnim Sejmie nie miało miejsca. Tyle z mojej strony, tyle oceny bieżącej sytuacji politycznej. Jeżeli mają państwo pytania, to zapraszam. Myślę, że jak w każdej takiej kontrowersyjnej sytuacji będziemy mieć różne opinie prawne. Z pewnością większość prawników stwierdzi, że całkowita zmiana formuły wyborów na mniej niż 2 miesiące przed wyborami jest niekonstytucyjna. Pewnie tak by orzekł Trybunał Konstytucyjny, zanim na jego czele stanęła pani Przyłębska. Pewnie znajdą się też prawnicy, na przykład tacy jak profesor Czarnek, obecnie poseł PiSu, którzy stwierdzą, że jest to zmiana techniczna, która nie zmienia sposobu organizacji wyboru i zakresu, nie wiem, uprawnionych do głosowania, w związku z czym jest to tylko zmiana formuły technicznej. Myślę, że będą po prostu różne opinie prawne, przeważające opinie prawne będą takie, że jest to zbyt drastyczna zmiana prawa wyborczego, która, na podstawie której będzie można podważać legalność wyborów. Także z tego powodu ja ciągle trwam przy opcji przesuńmy wybory, a nie przy opcji zmieńmy reguły gry w trakcie jej trwania. Czyli wprowadzenie takiego rozwiązania, to jeszcze nie jest 100% pewność, że 10 maja te wybory się odbędą.
Oczywiście w obozie rządzącym cały czas rozważane są oba warianty, zarówno odbycia wyborów w terminie, choćby przy niskiej frekwencji, choćby korespondencyjnie, tylko po to, żeby je wygrać, zanim kryzys uderzy w gospodarkę, a społeczeństwo się wścieknie i zechce pociągnąć rządzących do odpowiedzialności za tą sytuację. Z drugiej strony rozpatrywany wariant to oczywiście uniknięcie jakiejś kompromitacji organizacyjno-prawnej przy wyborach i przesunięcie wyborów. Myślę, że oba warianty w tej chwili są rozpatrywane. I myślę, że decyzja ostateczna co do tego, który wybrać, w tej chwili jeszcze nie zapadła. A z technicznego punktu widzenia jest to w ogóle możliwe, bo przecież po Sejmie jeszcze jest Senat. No, tu zobaczymy, jak się Senat zachowa. Natomiast każdy dzień to uciekający dzień i każdy dzień odsuwa prawdopodobieństwo przeprowadzenia wyborów w sposób sprawny. Więc oczywiście Senat i opozycja będzie szachowana przez Jarosława Kaczyńskiego i jeżeli dojdzie do chaosu z organizacją wyborów, to przy pomocy właśnie grania terminami legislacji w Sejmie i w Senacie będzie próba przerzucenia odpowiedzialności za całą sytuację na opozycję i to trzeba powiedzieć jasno. Za decyzję o tym, kiedy zostaną przeprowadzone wybory i za porządek przeprowadzenia wyborów odpowiada rząd, odpowiada władza. Nie jest akceptowalna sytuacja, żeby odpowiedzialność za to przerzucać na opozycję. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.